rzeczy. I would like to apologize to, especially to fans in Koshalin and all other people who watched this on TV. All other, I think that don't need a comment. Mm-hmm. Congratulations to home team for they deserve the victory. Chciałbym przeprosić, trener powiedział, że chciałby przeprosić kibiców w Koszalinie i wszystkich widzów, którzy oglądali w telewizji dzisiejsze spotkanie. Pogratulować zwycięstwa drużynie gospodarzy, która w pełni zasłużyła na ten sukces. They outworked us today and that's why we lost the game. It had nothing to do with missing shots or anything else. They just outworked us and that's all, man. We have to come back stronger next games, and we can't do this anymore. I can't allow this anymore with this team for us to play and let teams outwork us. So we have to do better. And I blame a lot of this on me. I gotta get on more people's ass when we make mistakes out there on the court, if they like it or not, including myself when I'm making mistakes. We just have to. This team had to step up and start playing like winners, and we had great practices this week, and we played very hard defensively at practice, and today in the game, it did not show. They outworked us, and we played like punks, and that's it. Trenowaliśmy dzisiaj w tym tygodniu bardzo ciężko przed tym spotkaniem. Ale okazało się, że to spotkanie to wielki wstyd dla niego, dla całej drużyny. Nie może się to więcej tak stać, powtórzyć takie spotkanie.
będą się starać robić swoją robotę znacznie lepiej niż dotychczas. No po pierwsze chciałem pogratulować chłopakom postawy na boisku. W sumie spełniliśmy wszystkie swoje plany na mecz, czyli koncentracja przez 4 kwarty i to nam przyniosło sukces, bo wszystkie te mecze, które przegrywaliśmy do tej pory, graliśmy wahadłowo. Raz dobra kwarta, zła kwarta, dobra, zła i na odwrót. Albo dobra pierwsza połowa, zła druga połowa. Dzisiaj wyszli chłopcy skoncentrowani, tak sobie to już od czwartku planowaliśmy. Zagrali taki mecz, jaki naprawdę mieli dzisiaj zagrać. W sumie wszystko dzisiaj wyszło. Tam były małe niuanse, ale wygranego meczu się nie ocenia. Dziękuję. No ja też na początek jako kapitan chcę pogratulować naszej drużynie, bo w końcu zagraliśmy tak, jak się od nas oczekuje i jak przede wszystkim potrafimy grać. Ja powiem tak, po pierwszej kwarcie, jak tak łatwo uzyskaliśmy tą przewagę, szczerze mówiąc bardzo się tego bałem, bo to jest w naszym stylu, bo do tej pory wygrywać sporo albo grać przez jakiś fragment dobrze, a później łatwo traciliśmy punkty. Trener w szatni w przerwie uczulał nas na to, żebyśmy teraz wyszli jeszcze bardziej skoncentrowani i nie odpuścili tej przewagi. No i tak jak mówię, każdy kwarta po kwarcie budowaliśmy tą przewagę, a jak nie budowaliśmy, to ją podtrzymywaliśmy. W momencie, kiedy były jakieś malutkie przestoje, traciliśmy seryjnie tam 4-5 punktów, od razu była reakcja trenera, od razu była nasza reakcja, sami się przywoływaliśmy do porządku, żeby zagrać jakąś wolniejszą akcję, żeby nie grać szybko, żeby to po prostu było spokojnie i z mojej strony tyle. No jestem bardzo zadowolony, szczęśliwy w końcu, że w Tarnów Brzegu jest zwycięstwo i myślę, że jeśli dalej będziemy tak pracować, przede wszystkim pracować, a dopiero później grać, to wszystko będzie dobrze.